Tego się nikt nie spodziewał. Wystawa połączona ze sprzedażą grafik Salwadora Dali cieszyła się tak ogromnym zainteresowaniem, że wszystkie dzieła sprzedane zostały na pniu. W związku z tak wielkim popytem na pracę mistrza, Sopocki Dom Aukcyjny sprowadził dodatkowe grafiki, które również nie musiały długo czekać. Okazało się, że jest niesamowity popyt na pracę Salwadora Dali i ceny są atrakcyjne, także udało nam się namówić naszego francuskiego partnera do przekazania nam jeszcze kilkudziesięciu grafik i tak też się stało. I kolejne kilkadziesiąt mamy już sprzedanych, także kolejny sukces. Wystawa trwa do 19 września, może uda nam się jeszcze przedłużyć o kilka dni. Salwador Dali to kolejne dobre nazwisko, jakie pojawia się w Sopockim Domu Aukcyjnym. Już niebawem zobaczymy tam rysunki Zdzisława Beksińskiego. Polecamy również zobaczyć Kupcie Lenina, Aukcja Waria w Sopockim Domu Aukcyjnym oraz Secesja i Art Deco w Sopockim Domu Aukcyjnym, oddział Gdańsk. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.